Witam Was dzisiaj bardzo serdecznie. Przygotowałam dla Was filmik z makijażem. Makijażem, który widzicie. Makijaż niby nic niezwykłego, a wykonany najnowszą kolekcją, tak jak nazwa wskazuje, Mariusza Przybylskiego for Art Deco. Marka Art Deco podjęła pierwszy raz współpracę z topowym projektantem, polskim projektantem, naszym Mariuszem Przybylskim. I Mariusz Przybylski zaprojektował właśnie tą kasetkę, taką inspirowaną piórami, taką... Powiem Wam szczerze, że ja lubię takie artystyczne rzeczy i mi się na przykład to podoba. Żałuję, że ta paleta nie jest większa i nie może pomieścić dużo większej ilości cieni. To tak, ale wiem, że jest skierowana do każdej z Was, do kobiet, które w swojej kosmetyczce na co dzień, nie tak jak ja, posiadają milion cieni, tylko posiadają te swoje max 5 cieni, które mogą umieścić w jednej paletce. I z tą myślą wyszła Marka Art Deco i przygotowała dla Was kolekcję cieni w takich stonowanych kolorach, tak jak widzicie tutaj. Mam nadzieję, że taki make-up Wam się podoba, a jeśli chcecie zobaczyć, jak go wykonać, to zostańcie ze mną i koniecznie poczekajcie na koniec, bo na końcu mam dla Was fajną niespodziankę. Zacznę od podkładu. Będzie to tak troszeczkę nietypowo jak na mnie, ale chcę stworzyć makijaż, który będzie coś pomiędzy makijażem wieczorowym a dziennym, w takich stonowanych kolorach jesiennych, tak jak głosi cały zamysł kolekcji kosmetyków, którą przygotował Mariusz Przybylski. Tak więc zależy mi właśnie na tym, by oddać tak po części trochę charakter tego makijażu. Mam tutaj podkład Art Deco High Definition Foundation w odcieniu 08. Ja go już próbowałam kilka razy i na razie jestem nim zachwycona. Dlaczego? Jest lekki, ale posiada bardzo fajną do zakrycia i to Wam właśnie chciałabym pokazać. Będę nanosić standardowo pędzelkiem. Przyznam, że 8 jest odrobinę za ciemna. Mogłaby być troszeczkę jaśniejsza, ale nie będę mieszać. Moja skóra już troszeczkę zaczęła blednąć po lecie, więc myślę, że nie będzie widoczne tak bardzo mocne odcięcie niezgodności kolorystycznej. Ale chcę Wam pokazać na przykładzie właśnie połowy twarzy, żebyście zobaczyli, jak właśnie lekkie i fajne krycie jest. Druga sprawa jest taka, że bardzo fajnie można budować te krycie. To też jest mega plus. A ja osobiście bardzo lubię, jak podkład łączy w sobie właściwości nawilżenia i krycia. By wyrównać kolorystycznie podkład, odrobinę dam również na szyję. Jak widać, kolor nie jest aż tak mocno różniący się od mojego naturalnego koloru. Jest naprawdę, bym powiedziała, ton tylko ciemniejszy, przez co nie jest bardzo mocno agresywna różnica pomiędzy szyją a twarzą. Następnie korektor z Art Deco, który jest rozświetlający. U mnie jest 1. Ja kiedyś stosowałam ten korektor. Było to z 2 lata temu i naprawdę byłam z niego bardzo zadowolona. Ma on bardzo przyjemną, chłodną barwę. Nie jest on żółty, ale bardzo fajnie właśnie nawilża i rozjaśnia przestrzeń pod oczami. Odrobinę dam również w strefie rozświetlacza, czyli na szczyt kości policzkowej. Odrobinę również na niedoskonałości. Na wszystkie miejsca, które chcemy delikatnie rozjaśnić. I delikatnie będę wklepywać pędzelkiem do korektora i pomogę sobie również paluszkiem. Mam tutaj również puder, Mineral Powder w odcieniu chyba 2, albo Eno, tu jest napisane 340, ale taka 2 jest duża, dlatego pomyślałam, że 2. Jest on w formie sypkiej i zmatuje delikatnie strefę T.
Brwi już przygotowałam, przygotowałam również powiekę do cieniowania, ale zanim to zrobimy i przejdziemy do naszej wspaniałej paletki cieni, będzie kredka. Kredka z Art Deco w takim popielatym, niebieskim kolorze, bym powiedziała. Wszystko jest w takich stonowanych barwach, bardzo takich ala, bym powiedziała, niebieskościach. Coś pomiędzy niebieskością a szarością jest ta kredka. Posłuży mi ona jako baza dla moich cieni i nanoszę ją od samej linii rzęs. Do połowy ruchomej powieki i rozcieram pędzelkiem. Szczególnie tutaj w załamaniu. Następnie mam tutaj przepiękną paletkę z takimi piórami, bardzo artystyczną, zaprojektowaną właśnie przez Mariusza Przybylskiego dla marki Art Deco. I w środku znajdują się cztery cienie. Tak prezentują się cztery cienie. Jak widzicie, one są w większości matowe. Jest to taka bardzo stonowana kolorystyka, bym powiedziała bardziej taka szaruga. I jeden cień, który jest opalizujący. Też również postaram się go wykorzystać, by uzyskać takie fajne smoky eyes. I mam tutaj cień 508, który naniosę na całą powierzchnię powieki ruchomej. Zmieniam pędzelek na czysty i delikatnie rozpracowuję załamanie. Następny cień jest to 514, taki bardzo fajny, coś pomiędzy jasnym wielbłądzim kolorem a szarością. I jest to również matowy cień. I pędzelkiem, którym rozcierałam załamanie powieki, delikatnie naniosę go właśnie w załamanie, by utworzyć taki efekt przejścia kolorystycznego i pogłębić kolor w załamaniu. Następny kolor to 544 i jest to taki kolor pomiędzy beżem, ale również w delikatniej, popielatej kolorystyce i naniosę w strefę pod łukiem brwiowym. I następnie na środek powieki ruchomej, by uzyskać trójwymiar powieki i tak delikatnie uwypuklić, szczególnie powiekę ruchomą, użyję ten przepiękny, opalizujący, beżowo-szary cień. I by uzyskać intensywność, naniosę go paluszkiem. Mam tutaj bardzo fajny eyeliner, z którym się bardzo zaprzyjaźniliśmy w ostatnim czasie. Bardzo lubię kreski w makijażu, więc jakby podstawą w moim kufrze jest dobry eyeliner. Przeważnie używam eyelinerów kremowych w kałamarzach, ale muszę przyznać, że aplikator tego eyelinera jest naprawdę godny polecenia. Jest to Vinyl Effect Eyeliner w czarnym odcieniu i namaluję kreseczkę zakończoną jaskółką na górnej powiece. Następnie wytuszuję rzęsy maskarą
Amazing Effect Mascara i by jeszcze bardziej podkreślić szarość w tym makijażu i ten popiel, akcent na ten popiel. Mascara również nie jest stricte czarna, tylko nie wiem, czy będzie to widoczne, jest w takim delikatnym, bym powiedziała, popielatym również kolorze i wytuszuje delikatnie rzęsy. Przejdźmy do dolnej powieki. Mam tutaj kredkę również z Art Deco. Ta sama kolekcja co poprzednio. Soft eyeliner. Jest ona wodoodporna i jest to numer 90. I ona ma już kolor takiego właśnie popielatego brązu. Posłuży mi ona jako baza dla dolnej powieki. Delikatnie, w niewielkiej ilości, biorę mały pędzelek i rozcieram. Wracam do tego koloru cienia, którym budowałam załamanie 514 i dam go na dolną powiekę. Piękny róż do policzków w odcieniu 29, w takim fajnym, delikatnym, właśnie też popielatym różu, bym powiedziała. Wszystko jest właśnie utrzymane w takiej fajnej tonacji popielatych odcieni. I delikatnie dam na policzki. Posiada wąs w sobie takie fajne właściwości opalizujące, więc delikatnie może nam również zastąpić rozświetlacz, takie dwa w jednym. I na usta chciałabym dać delikatną pomadkę w kolorze ust i przyszła tutaj jedna z takich naprawdę pięknych pomadek. Jest to numerek, już Wam mówię, 13V i 06V. I tutaj mam w takim odcieniu różu, nie wiem czy to będzie widać, ale również on delikatnie jest właśnie przygaszony, ten róż. Ale nie tą pomadkę chciałabym dać i ta w przygaszonym różu jest 13V i tutaj jest 06V. W takim bardzo neutralnym kolorze i tą pomadkę dam na usta. I tak prezentuje się makijaż najnowszą kolekcją marki Art Deco. Jest to takie moja propozycja oczywiście makijażu, bo nie jest to makijaż, który został zaprojektowany przez markę Art Deco, tylko został on wymyślony poniekąd przeze mnie, że najbardziej uniwersalnym połączeniem dwóch rodzajów makijaży jest taka wersja dziennej kreski, czyli tej jaskółki i do tego dodanie delikatnego stonowanego smoky eyes i myślę, że jest to propozycja fajna na jesień, do tego delikatne usta, czyli taka, bym powiedziała, właśnie fajna klasyka się zaczęła robić. Ja lubię makijaże właśnie tego typu, bardzo mi się podoba ta kasetka, ja uwielbiam kasetki magnetyczne, bo możemy do nich wkładać różne naprawdę rzeczy, może być tutaj róż i jeden z Waszych ulubionych cieni, jeśli nie używacie zbyt dużej ilości kosmetyków na co dzień i nie potrzebujecie bardzo dużej ilości kosmetyków, jak również zmieszczą się tutaj śmiało 4 cienie, tak jak w moim przypadku, w takich bardzo fajnych, wytonowanych kolorach, którymi możecie stworzyć zarówno makijaż dzienny, jak i makijaż wieczorowy. To jest, myślę, fajna uniwersalność tej kolorystyki popielatej. Ja nie jestem wielkim fanem takich szarości w makijażu, natomiast wiem, że jest tam duża ilość osób, które lubią szarości w makijażach. Natomiast ja zdecydowanie jestem człowiekiem, który woli ciepłą tonację kolorystyczną i tutaj ja bym dodała jeszcze od siebie trochę tego ciepełka, gdzieniegdzie. Natomiast dla czystych zwolenników popielatych kolorów, utrzymując makijaż, w tej stonowanej właśnie, takiej inspirowanej tymi piórami kolorystyce,
Myślę, że taka propozycja makijażu jest zarówno na dzień, jak i na wieczór najlepszym wyborem dla wielu, zarówno brunetek, jak i blondynek. Na koniec chciałabym Was również zaprosić na konkurs. Konkurs, który odbywa się na stronie, na fanpage'u ATDeco. Linki wszystkie znajdziecie na dole pod tym filmikiem. I dodatkowo dla moich widzów konkurs, który odbędzie się na Facebooku. Rozdanie tych właśnie 5 paletek wypełnionych cieniami z najnowszej kolekcji Mariusza Przybylskiego. Ale nie będzie tak prosto. Nie będzie to zwykłe rozdanie pod tytułem wrzuć, napisz albo inne rzeczy, tylko chciałabym zobaczyć Wasze propozycje makijażu inspirowanego tą paletką. Tak, dla najbardziej kreatywnych osób i dla osób, które pokażą mi swoją wersję popielatego, inspirowanego tą paletką makijażu, dla 5 z Was marka Art Deco prześlę paletki wypełnione cieniami marki Art Deco. Wszystkie informacje dotyczące konkursu, który odbywa się na stronie Art Deco, jak i konkursu, który odbywa się na moim fanpage'u, znajdziecie na dole pod tym filmikiem, więc koniecznie tam zajrzyjcie. I zapraszam Was do zabawy. Przysyłam Wam dzisiaj gorące buziaki i do następnego. Trzymajcie się, hej!